Krystyna Czechowska, przewodnicząca klubu Razem dla Ziemi Piotrkowskiej i jednocześnie dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To gość Strefy FM Piotrków. Witam panią bardzo serdecznie. Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Pani dyrektor, słychać o tym smogu dosyć głośno i tutaj też w Zajawce padło takie sformułowanie, co robią władze miasta, żeby tego smogu nie było. Jaki ten rok był miniony dla właśnie naszego miasta, jeśli chodzi o zabiegi w stosunku do tego, żeby nie było tego smogu, żebyśmy żyli w czystszym jakimś środowisku. Czy były takie zabiegi ze strony miasta? Według mnie jest to rok zmarnowanych szans przez miasto dla mieszkańców. Z punktu widzenia, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji, chociażby na różnego typu inwestycje, jak modernizacja sieci ciepłowniczej, która mogłaby też przyczynić się do zmniejszenia tych emisji zanieczyszczeń, jak i również wykorzystanie pieniędzy w zakresie przygotowania dokumentacji na pozyskanie pieniędzy na autobusy, czyli tutaj ta niska emisja w zakresie MZK. Mieliśmy przygotowaną właściwie dokumentację, natomiast wniosek nie został złożony. A jakie te autobusy mamy, tak patrząc na to fachowo? No fachowo patrząc na to, to z tego co wiem, ostatnio pan prezes był i chwalił się, że najnowsze autobusy to są 20-letnie. No to niestety w tym momencie no nie możemy mówić tutaj o tym, że one są niskoemisyjne. A zdarza się jeszcze, że te autobusy wypuszczają, mówiąc kolokwialnie, mnóstwo tych spalin i widać, jak się jedzie za takim autobusem, zdarza się? No myślę, że każdy mieszkaniec może to sam stwierdzić. Czyli można by było troszeczkę jednak zmniejszyć. Można bardziej uczulić mieszkańców, chociażby poprzez programy edukacji ekologicznej, z których też mogło miasto skorzystać w tym roku, w tamtym roku. Wy macie państwo jako fundusz pieniądze, dotacje i środki na to, żeby miasta takie jak Piotrków wykorzystywały to. Tak, jak najbardziej. Wojewódzki Fundusz od kilku lat już realizuje programy edukacji ekologicznej, w którym uczestniczą między innymi Rada Osiedla. Natomiast miasto do tej pory jako miasto nie wystąpiło z takim wnioskiem dla całości populacji mieszkańców Piotrkowa. A często się zdarza, że miasta jakby lekceważą takie możliwości, bo przecież my mówimy tu o Piotrkowie, ale pani ma do czynienia z różnymi miastami podobnymi do naszego miasta. Większość miast tych dużych korzysta z naszych środków. To są naprawdę bardzo duże środki i no, dotacja w wysokości 80% dla większości miast jest atrakcyjną ofertą. Czy jest taka możliwość, że nasze miasto po prostu nie wiedziało, że aż tak duże zanieczyszczenie jest naszego powietrza? To ciężko mi tutaj ocenić, czy wiedziało, czy nie. Myślę, że jeśli chodzi o pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, one są dostępne dla każdego. Czyli one są wykonywane regularnie. To nie to tak, że nagle zrobił się mróz i ktoś wpadł na pomysł, że będziemy sprawdzać, jak zanieczyszczone jest powietrze w mieście. Tym bardziej program niskiej emisji to nie jest program, który Wojewódzki Fundusz proponuje pierwszy rok. My ten program już realizujemy od kilkunastu lat. Oczywiście poziom dofinansowania może się troszkę różnić, natomiast ten program jest cały czas, więc to nie jest tak, że my ten problem zauważyliśmy teraz. Ten problem jest już od kilku lat, natomiast obecnie się nasilił ze względu na też aurę. Pani dyrektor, było dzisiaj takie pytanie od słuchacza, czy na przykład prywatna osoba może zmienić sobie piec węglowy na piec gazowy i wtedy dostanie jakieś od państwa jako od funduszu dofinansowanie? Tak, oczywiście może ubiegać się o dofinansowanie. Jest to u nas, jeśli chodzi o osoby fizyczne, jest forma dopłaty do kredytu. Czyli należy zgłosić się do banku, który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem i wtedy my spłacamy do 40% kosztów kwalifikowanych takiej inwestycji. Natomiast jest jeszcze druga alternatywa, z której mam nadzieję, że miasto w tym roku skorzysta. Obecnie jest program przygotowany niskiej emisji, w którym mogą brać udział samorządy i wówczas to samorząd występuje w imieniu tych beneficjentów końcowych i uzyskuje dofinansowanie
na konkretną wymianę zarówno piecy, jak i podłączeń do sieci gazowej. Czyli wbrew pozorom dróg jest dużo i możliwości również i warto z tego korzystać, bo to są konkretne pieniądze. Tak, oczywiście. A my będziemy korzystać jako mieszkańcy. Czy to jest tak, że ten smog z roku na rok jest coraz większy? Obserwujecie Państwo taką tendencję niestety wzrostową? No niestety tak, ponieważ coraz więcej mamy samochodów, coraz bardziej jesteśmy zurbanizowanymi miastami. No brak jest takich podstawowych edukacyjnych programów, które by w sposób jasny i czytelny pokazywały chociażby, jak należy palić w piecach. No tak? Bo my palimy wszystkim. To są i pety, to są i jakieś odpady, to są reklamówki plastikowe, które są toksyczne. Tak, i trzeba po prostu jasno i konkretnie pokazać skutki takiego typu działań dla konkretnego mieszkańca. Na pewno miasto też powinno według mnie wystąpić z programami profilaktycznymi, jeśli chodzi właśnie o zdrowie, bo jakby wykrywanie na wcześniejszym etapie tych chorób, szczególnie nowotworowych. Z tego, co wiem, na chwilę obecną nie mamy takich programów. Mogliśmy skorzystać chociażby z funduszy norweskich. Wiem, że starostwo wystąpiło z takim programem i obecnie realizuje. Więc środków z różnych dziedzin można pozyskać z różnych źródeł. Więc no tutaj warto po prostu bardziej intensywnie pomyśleć o zdrowiu mieszkańców. Pani dyrektor, to jest jakby jedno pani pobożne życzenie, żebyśmy troszeczkę przystąpili do tych różnych projektów, które no, nasze zdrowie lepiej będą traktować. Natomiast jakie jeszcze pani jest marzenie radnej, jako radnej na ten rok? Powiem tak, no podsumowując ogólnie kadencję, którą... Bo jest półmetek. Tak, jest półmetek. No to jako nowo wybrana radna, no muszę stwierdzić jakby ze smutkiem, że no niestety prezydent administruje, nie zarządza miastem i nie bierze pod uwagę tak naprawdę głosu opozycji, zarówno w zakresie interpelacji, wniosków, wszelkiego rodzaju petycji. I tak naprawdę budżet zarówno na rok 2016, jak i 2017 został przegłosowany i skonstruowany przez prezydenta i opcji, która obecnie współpracuje z prezydentem. A nie podoba się pani ten budżet? No niestety, no w nim jest wiele mankamentów, chociażby biblioteka, która pochłonie ponad 30 milionów złotych w skali 2 lat. A jaki jest pomysł pani na bibliotekę? Znaczy, pomysł, uważam, że jest tyle budynków, które można wykorzystać na potrzeby biblioteki, które są do zagospodarowania w mieście. Ale wie pani dyrektor, że to jest tak, każdy remont budynku kapitalny jest czasami droższy od tego, co budujemy na nowo. No tak, ale w przypadku akurat budynków, które możemy modernizować, można pozyskać środki z Unii Europejskiej. To są naprawdę bardzo duże środki i wówczas ten 50%. A ma pani taki konkretny budynek, który można by było wykorzystać? No, powiem tak. Myślę, że bardzo dobrym budynkiem, który niestety już nie istnieje, było obecne kino, tak? Havana, które można było przekształcić jakby na... To było idealne miejsce wkomponowane w centrum miasta. Tylko czy ono spełniało te warunki takie, które dzisiaj potrzebne są, żeby... No, dlatego jest przebudowa, tak? Dlatego jest koncepcja. A może lepiej by było tam zbudować bibliotekę na nowo, skoro dokładnie, już jest działka, tak, natomiast nie korzystać z tego budynku. Pani dyrektor, co z zmianami oświatowymi? Czy państwo mają jakiś pomysł na to, żeby zagospodarować w Piotrkowie no, budynki gimnazjów, żeby pomóc nauczycielom, którzy będą zwolniani? Czy macie jakąś koncepcję? No tak, no niestety rząd nam zafundował kolejną zmianę, z którą musi się borykać samorząd. Problem jest bardzo trudny i niestety nie obędzie się bez zmian, które będą protestować i nauczyciele, i... Ale czy to jest rzeczywiście taka zmiana, gdzie tak bardzo wszyscy stracą, czy może bardziej strach przed zmianami dominuje tutaj w tych zachowaniach? Znaczy, ponieważ jestem w komisji do spraw wygaszania gimnazjów, więc jakąś koncepcję pan prezydent Kacperek przedstawił. Czy wiadomo już co z piątką, z gimnazjum piątką? Czy no,
Jest koncepcja, że ma być przekształcona w szkołę podstawową numer 2, ale to tak jak mówię, to są dopiero koncepcje, nie zatwierdzone przez... A z gimnazjum numer 1, czy jest jakaś koncepcja? Bo tam się najbardziej nauczyciele boją. Są dwie koncepcje i dwie propozycje. Natomiast, no tak jak mówię, no na pewno będzie się to wiązać z obcięciem etatów i to była mowa o tym na spotkaniu dla nauczycieli, ponieważ no wiadomo, uczniów mamy tylu, ilu mamy. Trzeba też patrzeć perspektywicznie, że niestety, ale populacja nam się zmniejsza. No ale to bez reformy by było. Tak, bez reformy. Także ja ogólnie jestem przeciwna tej reformie. No ale stało się. No stało się, w związku z tym no jakoś samorząd jako miasto musi sobie z tym poradzić. Natomiast absolutnie uważam, że powinna być zmiana, ale nie w zakresie struktury, tylko w zakresie jakby szkolnictwa i nauczania, sposobu nauczania. Ale poradzicie sobie państwo jako samorząd? Musicie. No musimy. Nie mam wyjścia. Krystyna Czechowska, przewodnicząca klubu Razem dla Ziemi Piotrkowskiej i jednocześnie dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gość strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. To było o tym się mówi. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.